Boże Narodzenie coraz bliżej. W Gliwicach możemy już poczuć świąteczną atmosferę. Podkreślają ją m.in. świetlne ozdoby. Fantastyczny tunel na placu Piłsudskiego, który zastąpił wodną fontannę. Teraz mamy piękną, świetlną fontannę i na pewno choinka, to największa ozdoba w Gliwicach, ma 20 metrów i rozświetli ją 15 tysięcy światełek. Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych potrzebują całego tygodnia, żeby choinkę ustawić, a jest w Gliwicach taki zwyczaj, że ta choinka na dzień Świętego Mikołaja już musi stanąć, żebyśmy tego świętego godnie w Gliwicach przyjęli. Najpierw to jest ustawianie stelaża, później na te konstrukcje nakładane są gałązki, a na koniec ozdoby. Na pewno zawsze jakaś drobna zmiana jest, podyktowana chociażby tym, że te ozdoby co roku pracą ludzkich rąk są na tę choinkę nakładane, także na pewno jakaś drobna zmiana będzie. Na pewno ozdobiony będzie także pięknie ratusz i Urząd Miasta. Poza tym będziemy również, co warto podkreślić, dekorować nie tylko centrum miasta, ale także dzielnice. Na pewno fantastyczne, świetlne ozdoby pojawią się na latarniach. 8 sześciometrowych choinek pojawi się na Placu Krakowskim, one zawisną dosłownie na latarniach. Myślę, że mieszkańcom Gliwic generalnie te ozdoby świąteczne bardzo się podobają. Pewnie są takie, które bardziej. Jedną z takich chyba ulubionych ozdób jest właśnie ogromna bombka na skwerze Doncaster. Myślę, że bardzo wiele osób ma zdjęcie właśnie w tamtym miejscu. Bombka ma 4,5 metra wysokości, 4 metry średnicy i pięknie błyszczy, także widać ją daleka. Owszem, bardzo mi się podoba. Ja lubię w ogóle dekorację świąteczną, bo to nastawia tak człowieka już pogodnie do świąt. No bo taki klimat dają świąteczny. To zupełnie inaczej człowiek podchodzi właśnie do tych świąt, jak widzi te ozdoby świąteczne, teraz cieplej się robi na tych ulicach. Szczególnie ulica Wyszyńskiego jest ładnie świetlona, bardzo kolorowo. Myślę, że przepięknie przeozdobiony jest Plac Grunwaldzki. To oświetlona ulica, choinka, no takie akcenty właśnie świąteczne. Myślę, że to jest zawsze przyjemniej, tak? Jak jakieś ozdoby są. Choineczki, nie choineczki, dzwoneczki, ja jestem za. Chodzę codziennie prawie, no. Co i oglądam, podziwiam, no i cieszę się. Im więcej ozdób, tym jest przyjemniejsze święta, tym bardziej na Śląsku.